Jaga, no ty jako bliski przyjaciel Dody muszę cię ciebie zapytać, bo Doda, wiesz, no jakby nie chcę tego komentować, ale ja mam pytanie to trochę z drugiej strony. Co myślisz o tym, że jej ex jakby trochę ma to parcie na szkło i chodzi po różnych stacjach, do różnych portali, udziela wywiadów i jakby tak no chce się na tym wszystkim wybić? Znaczy, pomimo tego, że to jest w ogóle taki temat, do którego nie bardzo chcę się odnosić, ale może powiem tak, że pomimo tego, że zostałem wyzywany od pedałów w pewnym momencie, że się jakby stanąłem w obronie mojej przyjaciółki, to jednak ja nie chcę się wypowiadać na temat jego tak w jakiś sposób negatywny. Zauważyłem u Dody niesamowitą dojrzałość, co bardzo mi się podoba, bo jakby wcześniej, przy wcześniejszych relacjach może nie było tak jak teraz. Natomiast teraz widzę to, że ona w ogóle tym nie żyje. Ona żyje swoim życiem, ona jest już krok dalej. To było 3 miesiące temu, nie rozmawiamy o tym. W ogóle ta osoba nie istnieje w naszych rozmowach, w naszych spotkaniach. I jakby chciałbym też, żeby on też dał jej spokój na takiej przestrzeni publicznej i przestrzeni prywatnej. I jakby zajął się sobą, może po prostu, nie wiem, no, może po prostu niech go jakaś przygarnie celebrytka, zabierze go na wakacje, będzie miał fajnie, on, z tego co wiem, to lubi i po prostu niech się skupi na tym. Już niech idzie w swoją stronę, tak jak ona to zrobiła, bo naprawdę, jakby, myślę, że ta lista stalkerów Dody jest zamknięta, więc jakby nie potrzebuje kolejnego. Czyli definitywnie tak naprawdę już Darka pożegnaliście. Zdecydowanie i to już dawno, dlatego też chciałbym, żeby Darek jakby żył swoim życiem i przecież ma swoje różne pasje, swoje różne cele, więc jakby niech idzie w swoją stronę, tak jak ona poszła, bo to jest inspirujące wręcz dla mnie i chciałbym kiedyś, kończąc relację, tak bardzo już o tym nie myśleć, iść po prostu spełniać swoje marzenia jak ona, to jest super. A tak szczerze, czym to może być spowodowane, że jakby on dalej, właśnie jak to się skończyło 3 miesiące, co sam trzy miesiące temu, co sam powiedziałeś, że on dalej jakoś to jeszcze cały czas wałkuje ten temat i tutaj Dodę wciąga w te swoje sprawy? Czy może dlatego, że ja mam na imię Mariusz, on ma na imię Dariusz, mimo tego, że jest to jedna litera, to jest wielka różnica, to też nie będę dalej tego tematu kontynuował, bo jakby nie mam na celu tego, żeby cokolwiek powiem było później wywlekane i jakby brane do własnej promocji, więc może jakby to jest ten cel, a ja jakby nie chcę być kolejnym, jakby kolejną cegłą do budowania jakby jakiejś, nie wiem, jakiegoś fejmu tej osoby, więc jakby. Zawsze murem za Dodą. No oczywiście, że tak. Mamy takie sytuacje też, bo też nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że jestem jakimś psychopatą, który zawsze się zgadza we wszystkim z Dodą, bo tak nie jest. My mamy bardzo skrajne podejście do niektórych rzeczy, mamy różne zdanie wielokrotnie, oczywiście też dużo mamy wspólnego, natomiast to nie jest tak, że my gdzieś tam staniemy ze sobą ślepo, kiedy ktoś nie ma racji. Potrafimy sobie powiedzieć nawet takie rzeczy czasami gorzką, jak to się mówi, prawdę. Natomiast w tej sytuacji oczywiście, że tak, bo jakby cieszę się, że ona sobie już jest na innej swojej planecie, jakby już nie jest na wspólnej. A jakiś nowy tam chłopiec się kręci wokół Dody? Nic mi na ten temat nie wiadomo, nie mam pojęcia. Dużo się kręci, ale chyba się po prostu kręcą i tyle, nie?